Panie marszałku, Wysoka Izbo. Aborcja w Polsce nadal jest legalna, na przykład kiedy ciąża powstanie na skutek czynu zabronionego, czyli m.in. gwałtu. To jest typowy argument prawicy. Tymczasem lekarz odmawia aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Sumienia, którego ewidentnie on nie ma. Lekarz ze szpitala na Podlasiu nie chciał dokonać terminacji ciąży. Powoływał się na klauzulę sumienia, tym samym odmówił pomocy 14-letniej dziewczynce, którą spotkała tragedia. Nastolatka z niepełnosprawnością intelektualną została zgwałcona przez członka swojej rodziny, w wyniku czego zaszła właśnie w ciąży. To nie koniec dramatu jej i jej najbliższych. Trafiła do szpitala, gdzie podlascy lekarze w szpitalach powiatowych odmówili pomocy poszkodowanej. Odmówili legalnej aborcji. Ostatecznie zabieg został wykonany w Warszawie i to dzięki wsparciu organizacji pozarządowej, którą jest Federa. I z tego miejsca bardzo serdecznie wam, dziewczyny, dziękuję za to, że solidarnie stanęłyście za nastoletnią dziewczynką. Światopogląd lekarza nie może stać ponad zdrowiem, bezpieczeństwem i godnością kobiet. Lekarze są od leczenia i niesienia pomocy, a nie od moralizowania. Apeluję zatem do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i żądam wyjaśnienia okoliczności sprawy odmówienia przez lekarzy podlaskich szpitali aborcji zgwałconej 14-latce. Jak to się stało, że państwo w dalszym ciągu nie pomaga kobietom w egzekwowaniu ich praw? Jest jedno rozwiązanie i to po waszej stronie również. Należy natychmiast zlikwidować klauzulę sumienia. Natychmiast. A wy wszyscy, którzy potrzebujecie pomocy, pamiętajcie, jest taki numer 222 922 597. Tu znajdziecie pomoc.